Hej wszystkim, tu Glitch i na początku chciałem tylko powiedzieć, że ten odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ ten odcinek miał być z kamerką. Może nie tą, bo ta kamerka zsie, zresztą nie ma włączonego światła, więc... Chociaż? To jest chyba złe ustawienie. No ale... Tak, to miało być więcej zrobione tak, ale... Odcinek po prostu minie przed kamerką, więc macie sam głos i mnie. Co? Głos i ekran. Strasznie niewygodnie mi się to trzyma. Zacznijmy ten filmik może, okej? Okej, zacznijmy może od tego, czemu w ogóle przerabiam Matiego, youtubera, glitcha na w ogóle inny styl. Głównie dlatego, że ja nie jestem fanem modów alfa. To znaczy, rozumiem, że można je lubić, ale nie rozumiem zbytnio czemu. Całkowicie nie podobają mi się one w The Sims 4 oraz w ogóle w Simsach. Może z wyjątkiem trójki, bo w trójce oczywiście one wyglądały dobrze i ładnie, ale w czwórce... Nie. W czwórce mega podobają mi się mody Maxismatch, czyli właśnie tych modów używam i właśnie tych modów użyję też w tym odcinku. Pierwszą rzeczą, którą teraz zrobię, będzie oczywiście zdjęcie wszystkich skinów, ubrań, oczu, włosów, wszystkiego, co nie jest moje. Nie wiem czemu, ale te oczy mnie przerażają. Przerabiając glitcha stwierdziłem, że zrobię coś więcej oprócz samych ubrań oraz włosów i poprawiłem troszkę ciało. Są to dosłownie jakieś małe korekty i w sumie nie robią one zbyt dużo, ale dla mnie jest to dość ważna zmiana, aby nie patrzeć. Nie wiem czemu, ale ważna. Najbardziej chciałem poprawić usta, bo są one po prostu... złe. I całkowicie nie rozumiem czemu Aneta zrobiła mi takie wielkie usta. Znaczy ja wiem, że Aneta twierdzi, że moje usta są jak u jakiejś ryby, ale no... bez przesady. Po prostu są dość... duże i jędrne, jak moja dupa. Ale serio, usta były dla mnie czymś okropnym. W ogóle nie wiedziałem, jak mam je zrobić. Ponieważ kiedy zrobiłem usta w miarę normalne, to wydawało mi się po prostu brzydkie, a kiedy wróciłem do tych poprzednich, wydawało mi się zbyt duże. No ale w końcu stwierdziłem, że okej, niech będą te usta, które są już teraz i chyba lepiej nie będzie z tymi ustami, tak naprawdę. Miałem też pewne problemy z brwiami, ponieważ nie mogłem znaleźć żadnych fajnych brwi, mimo tego, że mam ich multum pobranych. I koniec końców wziąłem brwi damskie, które są dość podobne do moich brwi w realu, szczególnie pod względem kształtu, ponieważ mam je regulowane i raczej o nie dbam, bo nie chcę, żeby wyglądały jak wcześniej, czyli jak krzaki. Z włosami nie miałem aż tyle problemów, chociaż zbytnio nie mogłem znaleźć jakichś ładnych włosów, które są kręcone. Te, które wybrałem, są najbardziej podobne, chociaż mogłyby być lepsze. No ale niestety każde włosy, które znalazłem do pobrania, były dość... dużymi lokami i troszkę aż zbyt dużymi, ponieważ było to wielkie afro, a ja afro nie posiadam. I szczerze, afro nie jest moim ulubionym typem fryzury. Miałem też kilka problemów ze skinami i z charakteryzacją twarzy, jeśli tak to mogę nazwać. Ponieważ ten skin nie jest ani troszkę podobny do mnie z twarzy, więc chciałbym przynajmniej dać jakieś cechy wspólne pod względem wcięcia w bródce, czy też trądzikiem różanym, który mam. Jeżeli nie wiecie, to jest trądzik różany, czy tam różowaty, różowy. To w skrócie mam czerwone policzki i nos i jest po prostu irytujące. I chciałem też zrobić to na tym simie, ale w koniec końców chyba tego nie zrobiłem tak jak chciałem. Samego skina też zmieniałem kilkanaście razy pod rząd, więc to był dla mnie naprawdę ciężki temat pod tym względem. Przejdźmy teraz do tematu ubrań. Niektóre kategorie ubrań mają swoje dwa stroje, ponieważ albo miałem dwa pomysły, albo po prostu nie mogłem się zdecydować. Pierwszy strój na co dzień jest chyba dosłownie tym samym strojem, który ma Glitch na sobie od pierwszego odcinka u Anety, czyli bluzkę GBT, którą postanowiłem zostawić, bo jeden, mam dosłownie identyczną u siebie w domu. Dwa, jest to u niego w sumie już taką cechą bardzo charakterystyczną, więc czemu miałbym to zmieniać? Drugi strój jest... okej. Podoba mi się, chociaż wiem, że mógł być lepiej, ponieważ wygląda on dość zwykle. Strój oficjalny, kocham. Mimo tego, że nie jest on w sumie jakoś super szczególny, to mega mi się on podoba. Gdybym mógł, to bym tak się ubierał, ale nie mogę. A wiecie czemu? Bo pewnie wyglądałbym w tym źle. Strój do ćwiczeń wygląda
normalnie. Wziąłem czerwoną bluzkę, czarne spodnie i czarno-czerwone buty, więc tu nie ma zbyt nic takiego szczególnego i ciekawego. Chociaż wygląda to ładnie. Strój imprezowy. Tutaj miałem naprawdę duży problem, ponieważ nie mogłem się zbytnio zdecydować i zacząłem się zastanawiać, co ubrałbym ja i postanowiłem wybrać koszulę i kurtkę jeansową oraz zwykłe czarne spodnie i trampki, adidasy. Strój kąpielowy, nuda. Bo to tylko majtki, więc czego oczekujecie? Strój na gorącą pogodę, uwielbiam. Jest prosty, jest zwykły, ale ładny i uroczy. I w sumie nawet pasuje Glitchowi, więc czemuż by nie miał go mieć na sobie? Strój na pogodę zimną. I tutaj mamy dwa stroje. Dlaczego? Dlatego, że nie mogłem się zdecydować. Stworzyłem dwie wersje. Jedna to czarny płaszcz i ogólnie cały czarny strój, w której Glitch wygląda naprawdę dojrzale i ładnie, a druga wersja jest troszkę odmładzająca, ponieważ ta pierwsza dodała mu troszkę wieku i poważności, co? Powagi. Wciąż jest to a la płaszcz, a la kurtka, ale nie powiem, wygląda to naprawdę ładnie. Co do syrenki, to syrenka zbytnio się nie zmieniła, prócz tego, że kolor ogonu zmienił się na kolor fioletowy. Dlaczego? Bo lubię ten kolor. I tak właśnie prezentuje się nasz Glitch syrenka. Wygląda on zupełnie inaczej. I naprawdę niesamowite jest to, jak mody alfa zmieniają grę i jak mody maxi z tą grę zmieniają. Napiszcie w komentarzu, która wersja Glitcha podoba mi się najbardziej, moja czy Anety. Ja jestem bardziej za swoją wersją, dlatego że maxis, mody, które mi się podobają, nie alfa, alfa fu. I napiszcie też w komentarzu, czy chcielibyście, abym grał takim Glitchem, ponieważ nie zapisałem go do save'u. Więc cały czas w save'ie mamy starego Glitcha. No i w sumie tak, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Troszkę ciężko mi się ten odcinek nagrywało, ale chyba dałem radę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania tego filmiku oraz moich innych filmów. Wszystkie moje social media macie w opisie na dole. No i co, dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Pa, pa.